Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i dzisiaj witam was w The Division 2. Zanim zaczniemy sobie test tej gierki, którą nagrywałem in real life na kanale głównym, tu gdzieś chyba tutaj możecie kliknąć, zobaczyć. Myślę, że spodoba się wam projekcik, a jeśli go jeszcze nie widzieliście, a myślę, że widzieliście, to mam też dla was gadżety. Otóż mam do rozdania koszulkę, plakat, o, przepraszam, spadły mi tu jeszcze... Przepraszam. Koszulka, czapka, plakat i wszywki. W sensie takie haftowane wszywki. O. I takich pakietów mam dwa do rozdania. Znów wam robię nagrody na gamingowym. Musicie to docenić. Musicie to docenić. Wszystkie gadżety oddaję. I to jest taki pakiet jeden. I mam taki pakiet jeszcze drugi do rozdania. Jak sami zresztą widzicie. Co trzeba zrobić? Wystarczy dać łapkę w górę pod tym filmem, napisać komentarz, co podoba się wam w The Division, oraz zasubskrybować kanał, by być na bieżąco. Do tego jeszcze zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod postem na moim Facebooku Rezygiusz, gdzie właśnie będzie tam link do tego materiału. No okej, czy wszystko powiedziałem? Żebyście śledzili mojego Instagrama, nie powiedziałem, ale już teraz mówię, żebyście brali udział w konkursie, bo do wygrania są dwa zestawy, łapki w górę, subskrypcje na Facebooku, tam łapki w górę, komentarze też. Możemy testować. Aha, no mam nadzieję, że widzieliście nasz duży projekt, czyli The Division 2 in real life. Długo to nagrywaliśmy, jakieś 20 godzin. Mówię dalej i gadam cały czas, bo się ładuje mi ekranik, jak sami zresztą widzicie. I za chwileczkę będziemy wybierali postać, którą będziemy grali. No a sam w sobie projekt The Division 2 in real life, ponad 20 godzin nagrań, ponad 10 godzin przygotowań ekipy, już nie tylko, nie mojej, tylko że ekipy naszej tutaj, która to wszystko organizowała. No było z tym mega dużo roboty, ale satysfakcja niesamowita. I za to wam dziękuję, bo widziałem, że opinie wasze były... fajne. Oby tak dalej. No dobrze, jesteśmy, tworzenie postaci losową. Tej lochy nie chcę, nie chcemy. Chciałbym kogoś innego tutaj zgarnąć. Dobrze, pominąłem to afro. O jest, już to jest zombie. Dalej. Co tu widzicie? Nie. Przełącz postać, to po pierwsze. Tu jest taki kozak troszeczkę. Ale poszukałem innego, może będzie jeszcze większy kozak. Temu się troszeczkę twarz zmniejszyła, nie wiem czemu. Ten jest cwaniakiem. Ten jest z mafii azjatyckiej jakiejś. Ten jest taki kozak nawet, no. Ale ojej, no on uderzył się w drzwi, on ma płaską twarz. Ten jest kozakiem i płaskiej twarzy nie ma. Pozaglądaj się jeszcze dookoła, no. Wiecie, ja nie odpuszczę. Ja nie jestem najlepszym graczem, ale jak już mam grać, to porządną postacią, okej? Muszę znaleźć kogoś, kto będzie rzeczywiście odpowiedni. O nie. Długowłosego i Tarzana kiedy indziej. Ten jest ciekawy. Tutaj się bardzo wiele da stworzyć w tej postaci szczególików, więc ja bym chciał tylko nawet znaleźć taką postać, którą bym po prostu jakoś jeszcze udoskonalił. Było już takich kilka fajnych, ale jeszcze tutaj bym chciał poszukać czegoś innego, bo możliwości widzę, że jest masa. Jest bardzo dużo opcji z tego, co widzę. I to jest fajne, bo każdy może być bardzo unikatowy. To jest ciekawa postać. Neutralnie jest zrobiony. Zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić. Twarz, kolor ciała. Kolor ciała możemy troszkę... Co to jest? Kolor ciała? Odcień skóry. A, taki bardziej żółtawy idzie. No dobra, taki lekko opalony może być. Spoko. Kolor oczu. Nie, niebieskie wyglądają creepy. Czerwone. Skąd nagle okulary założył? Halo. Skąd ty te okulary wziąłeś? Jak ja mam teraz oczy zobaczyć? Serio? O, teraz w miarę widzę. Wygląda jak ten. Jak on się nazywał? Nie pamiętam, jak się nazywał aktor. Jak taki aktor wygląda? A to będzie prestiżowa postać, spoko. Broda przydałaby się jakaś. Albo i nie. O! Nice. I like it. Taka kozia brudka jest ok. Znaki szczególne. Blizny by się jakieś przydały. A jednak chłopaczyna przeżył co nieco. A masz, da się bliznę na brwi zrobić taką jak ja mam? O, to jest podobna blizna do mojej. Może być. A, widzicie tutaj? Tutaj widać? Widać, taka malutka. Wpłynąłem do tej, ale spoko. Jakieś barwy wojenne przydałyby się. To mi się podoba.
Uwielbiam gry, w których możesz tak szczegółowo swoją postać rozwijać, a zarazem nienawidzę tych, w których takiej możliwości nie masz i jesteś jak każdy. To jest fajne, że da się to robić po swojemu. To mi się naprawdę mega podoba. Szczery szacunek. Niewiele gier daje tak wiele możliwości. Motylka sobie niewalne. Nie ma takiej opcji. Taka czacha. Nie, nie chcę tatuaży. Te tatuaże na twarzy są słabe. Na ręce, na nodze. Nie, nie, nie. Czapeczka. Jest całkiem spoko. No, niech pozostanie ta, która jest. Ona jest spoko. Co my tu mamy? Mamy wszystkie Division, okulary. Możemy być takim kozakiem w okularach. W pilotkach. Niech będą pilotki. Koszulka mi się podoba, ale zobaczmy jeszcze inne opcje. Bezrękawnik na kozaku. Koszula elegancko bardziej. Niech będzie koszula. Czemu nagle czapka mu się zdjęła? Halo? Spodnie. Niech będą te. Pasują czy nie? Bo może te będą lepsze. Te, czarne. Wybrane. Dobrze. Czyżby to była ta postać? Chyba to jest ta postać. Definitywnie tak. Zajebisty jest. To mi się podoba. I like it, bruh. Przytrzymaj, by zaakceptować. Czy chcesz kontynuować z tą postacią? Tak. Pięknie. Jaram się strasznie. Tak wam mówiłem, to jest mój pierwszy raz na Xboxie. Dosłownie pierwszy raz. Więc musicie wybaczyć, jeśli... Spotkajmy się przy bramie. Dobrze. Musicie mi wybaczyć, jeśli będę lamił. Ale to się może zdarzyć. Co tu się stanęło? Pomidory kradła baba. Idę. Uuu! Dupło coś tu we mnie prawie. Już idę. Poczekaj na mnie. Mam strzelać, kogo mam zabić? Skaczemy. Jest jazda, panie i panowie. Panie i panowie. Był headshot. Teraz na pewno. Tam jeden zginął. Czy ja mogę butle rozwalić? Żeby było boom. Gdzieś tam biegnie. Dostał po nogach. Trzeba dużo kucać, bo tu, ale jest jakaś rzeź! Ja lubię rzeź! To mi się podoba, tylko skąd nie strzelałem jeszcze? Ten nasz ziomek ma strzelbę, zajebisty. Tam do nas celuje. Dobra. Leży. No dostał, ale to tak srogo dostał. Dobra, leży. Biegnij! Biegnij! Dobra. Widzę go. Prawie. Ups, jeszcze inny się jakiś tam wziął. No, ładuj to! Dostał troszkę. A tego nie odpuszczę, naprawdę nie odpuszczę ci. Tylko wychyl tą mordę. Jest! He. Trzeba dużo zastosowywać krycia się, bo... Można ostro w ciele dostać. Uuu! Ale serię dostał, ale dostał serię piękną. A trzeba ammo pozbierać. To jest ammo czy co? Hage? Jak się to zbiera? Dobra, zebrałem, trzeba na to wejść. Uuu! Tu się jeszcze dzieje coś. To nie jest benzyna? Jest benzyna. Pięknie. Skacz. Dawaj czatu! Darek! Spoko. Duża rzeź na dzień dobry. Chroń agenta De La Cruza. De La Cruza! Tu jest, patrz go. Jako seria. Pancerz mi troszeczkę pada. Ups. Hejda dostałem? Co jest grane? Agencie. A, X-a trzeba przytrzymać. To jest X. Podnoś go! Pięknie, podniesiony. Uciekliśmy, tak? Stęka z bólu.
Znowu alarm. Co jest grane? Ten bok w takiej pogodzie i przy takim, w takiej ciemności te okulary nie mają sensu, które założyłem w swojej postaci. Mam nadzieję, że przez to nie będę gorzej celował. Co od wybrzeża idzie, powiedzcie mi. Ptaki latają. Łódki pływają. Chyba żartujesz. Co to jest? This is a distress code. The coordinates for Washington DC. How is this possible? Get down! Everybody get down! No to się zrobi grubo. Krząknięcie. Okej. Okay. Bro. What next? We took things for granted. No, ładne. Bardzo ładne. We expected free Wi-Fi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. Ooh. Klimacik mi się podoba. Te przebitki są też przepiękne. When our society collapsed, we found ways to go on. And now, for the first time in centuries, what we want is also truly what we need. Nice. In the face of disaster, we helped each other. We built new communities in the ruins of the old. We adapted. We survived. Nie, to jest zajebiste, te przebitki. Mistrzowskie. But there are also those who build nothing, create nothing. Hyenas preying on the weak. They've made our world bleed. But we don't stand alone. A brave few have sworn to protect us and save what remains. Wow. They unite us. Remind us that we are one people. They are our shield and our light. But if that light goes out, aż gęba mi się nie potrafi zamknąć. Tutaj serio, ultra szacun za step. Mam lekką gęsią skórkę. Nawet nie lekką. Jak już na kark mi wchodzi, znaczy, że jest mocniejsza gęsia skórka. Nie, naprawdę zajebiste. Tu się postarali. I like it, bra. To mi się podoba. Naprawdę. Naprawdę po mojemu, że tak powiem. Ja bardzo lubię taki styl. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie zrobione. Dobra, już Remik, już opanuj się. Zagraj coś. Poszczelaj. No ale już ostatnie tylko zdanie. Jedno z najpiękniejszych takich wprowadzeń, intr. Ja tak mówię intro, bo intro jest potem. Wprowadzeń, jakie widziałem w grze. Które nadal trwa.
Ja już nic nie mówię. Ja już nic nie mówię. Sami ocencie, napiszcie w komentarzu. Przy okazji może zgarniecie nagrody. Nic, tylko grać. Chcę więcej. Potestować, jak to się tu klika fajnie. No i jesteśmy. Tak jak mówili, to były koordynaty Waszyngtonu. Ja, moi drodzy, też mam koordynaty wypisane na ręce. Jakby coś się spieprzyło w naszym świecie, to wiem, gdzie mam iść. Więc ja jestem utożsamiony z tą postacią od razu już. Biegnij. Lecę, już macie assistance. Cóż tu się zadziało? Skoro świt, pół kilometra, dotrzyj przed Biały Dom. Nasza ekipa? To nie wygląda jak nasza ekipa. Ale dostał serię. Fajne jest to, to jest bardzo realistyczne. Nie wierzę, nie. Ładowanie miałem przez chwilę akurat. Boziu, moja droga. Myślałem, że on zginął w końcu. Co ja chciałem powiedzieć, że... Już nie wiem co. Tak się zesrałem, że zapomniałem, co chciałem powiedzieć. To coś jest na minimapie. Co tu jest? O, uzupełnij. Ammo chyba było. Tak mi się wydaje. To są kolejni, to są wrogowie. A co jakby takiego lekkiego hedzika? Serio? O Jezus! Ten prezent tutaj mnie nie chroni tak jak trzeba. Szczelej! Majster! Ten prezent mnie zblokował, widzę. Czemu nie mogę strzelać? Jaka seria? Jaki kozak, patrz jak idzie. A! On jest ślepy. Ja mogę przeładować na spokojnie. No what? Załóżmy, że tego nie było. Podejście drugie. Checkpoint pierwszy, checkpoint drugi, dwóch wrogów, checkpoint trzeci, czterech wrogów. Damy radę, panie majster. Na kozaku podchodzimy. Jeden leży. Drugi leży. I tu podejdziemy sobie troszeczkę bardziej z prawej. Ej, Hage! Wow! Pięknie. Tu jeszcze jakiś lata. Pięknie. Drugi też leży. Cały magazynek na jednego przewalam. Masakra. Ammo? Czapteczka? Weź wszystko. Pięknie, dziękuję. Na kolanniki mi dał. Fajnie, że jest taka opcja lutowania. To
Już będzie sprawiało, że będziemy mogli coś zrobić więcej niż tylko chodzić i strzelać. I zbierać broń i amunicję. To o wiele bardziej to umila rozgryweczkę. Spoko, ciekaw jestem, co się pod tym BN-domem dzieje, bo co chwilę jakieś wybuchy z tła widzę. O, tam jest jakieś automaty są tam. Dotrzyj do białego domu. Nie gadaj, że oni będą walić zaraz do mnie. A, próbujemy. Nie widzą mnie? Chyba nie widzą. Co tu się dzieje? Jestem w białym domu. Pierwszy raz. Nigdy nie byłem w białym domu. A to jest w ogóle jakiś chyba safe zone, bo nie mam możliwości wyciągnięcia broni. Tu coś mogę wziąć, tam coś mogę wziąć. Zabierz i otwórz. Kogo nie odratowali? A, prezydenta. Okej. No to grubo. Nie mój prezydent, więc się mniej obawiam. Ale trochę przesrane. Dotrzyj do białego domu. Teoretycznie już tu jestem. Tylko coś tu jeszcze muszę zrobić. Tam jeszcze jakiś monument miałem zobaczyć. Nie wiem, czy to nie jest tego. Otwórz. To miałem zrobić. Uzbrojenie. Broń boczna. Osłona ciała. Poziom pierwszy. Pancerz 1366. Zdrowie 800. Siła umiejętności. Plecak. Sranie, w banie, wszystko jest. Co tu jeszcze mogę zrobić? Przesyłki, podarunki. Co za podarunki tu mam? Ej, te podarunki są fajne. Strzelba mi się przyda. Moi drodzy, to wszystko w tym filmie. Jeśli chcecie więcej, zostawcie łapę w górę, napiszcie komentarz, subskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!